ustalili, że firma, która zajmuje się sprzedażą na portalach internetowych telefonów i tabletów, ma swoją siedzibę w Szanowie. Udali się na miejsce, aby to wszystko sprawdzić. Okazało się, że w firmie znajduje się kilkaset telefonów, tabletów, które noszą zastrzeżone znaki towarowe, które budzą duże wątpliwości. W związku z czym procesowo zabezpieczono 833 sztuki telefonów, tabletów. Aktualnie policjanci są w kontakcie z przedstawicielami kancelarii prawnych tychże firm znanych marek, którzy pomogą nam w identyfikacji, czy faktycznie te znaki zastrzeżone zostały tutaj naruszone, czy te telefony faktycznie noszą cechy wszelakich podróbek. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej mówi, że za wprowadzanie do obrotu przedmiotów, które mają zastrzeżone znaki towarowe bezprawnie, jak też są podróbkami, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.